zjadając kawałki piernika, gdy nagle usłyszeli: stuku puku, stuku puku, kto tu robi tyle huku? Nagle otworzyły się drzwi, wyszła z nich stara kobieta i zaprosiła oboje serdecznie do środka. Ale wkrótce się okazało, że była to zła Baba Jaga, która zjadała dzieci. Jaś został natychmiast zamknięty w komórce, aby go utuczyć. W którym mieszkała Śnieżka, żyła również królowa. Królowa chciała być najpiękniejszą kobietą na świecie. Dlatego rozkazała swojemu łowczemu zabić Śnieżkę. Ale łowczemu zrobił się żal pięknego dziecka i pozwolił jej uciec. Wśród wielu panien z całego kraju chciał wybrać sobie narzeczoną i zrobić wesele. Później założył jej koszulę i wślizgnął się do jej łóżka. I czekał tam na smaczny deser, na małego czerwonego kaptura.